Witam. Przedstawiam korbę Shimano Deore FC M5100. Już z samego pudełka możemy dowiedzieć się, że korba przeznaczona jest do napędów 10 i 11 biegowych, ale szimanowski rozstaw zębatki BCD96 sprawia, że możemy zamontować też zębatki pod łańcuch 12-biegowy. Korba posiada standardową stalową oś 24 mm, więc będzie współpracować ze wszystkimi supportami pod Shimano. Jej linia łańcucha to 52 mm, więc będzie pasowała do wszystkich rozstawów osi od 148 boost aż do 135, jednak będą wtedy duże przekosy. Jej przeznaczeniem jest amatorskie XC i jazda trailowa, więc jak najbardziej sprawdzi się w codziennym użytkowaniu, jak i w ostrzejszej jeździe. Występuje w dwóch długościach ramion, 170 i 175. Co ciekawe, dostaniemy ją już ze stalową zębatką Narrow Wide w rozmiarze 30 lub 32. I to wszystko poniżej 200 zł. Więc moim zdaniem, jak na obecne czasy, to prawdziwa okazja. Występują też wersje dwuzębatkowe, 26 i 36, pod dwie różne linie łańcucha. Deorka jest dwuczęściowa, nie znajdziemy tu systemu Halotech 2. Jej ramiona to aluminiowe odlewy i stąd jej cena i waga. 864 gramy. Nie ma też mowy o systemie Direct Mount. Zębatka jest przykręcana czterema śrubami, a budowa korby to standardowe Shimano. Jest to alternatywa do korb SRAM SX i NX i z tego zestawienia bez wątpienia wybrałbym właśnie Deorkę. Moim zdaniem to takie 1.9 TDI z Passata. Niedrogie, dobre i ciężkie do zepsucia, więc z czystym sumieniem mogę Wam ją polecić. Oczywiście, jeśli odrzuca Was waga, to znaczy, że trzeba trochę dołożyć do SLX-a. Dzięki za oglądanie i jeśli Wam pomogłem, to zapraszam do zostawienia łapki i subskrypcji. Zapraszam też na moje inne filmy, które ukazują się w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!